Assassin's Creed albo się kocha, albo się nienawidzi. Rozpoczęta w 2007 roku seria zgromadziła naprawdę ogromną rzeszę fanów. Rzeszę, która sama w sobie jest nieźle poróżniona, bo Ubisoft nie stronił od eksperymentowania z marką. Jedni wolą skradane pierwsze odsłony, a jeszcze inni rozpoczęte w 2017 roku gry bardziej skupiające się na aspektach RPG. I to właśnie do tych pierwszych ma powrócić Mirage. Ma to być gra w pełni skupiająca się na skradaniu, a w niepamięć mają iść potyczki, których sami mierzymy się z nigdy nie kończącymi się zastępami przeciwników. Klucz do materiału dostarczyło Ubisoft Polska, ale wszystkie zawarte opinie należą do mnie. Lub do AI, ale to za chwilę. Żeby ocenić to, jak Assassin's Creed Mirage spodoba się akurat tobie, musimy najpierw nakreślić, czego tak właściwie gracze oczekują po tej serii. Sam osobiście wolę odsłony RPGowe i uważam, że Assassin's Creed Odyssey stoi na pierwszym miejscu zaraz obok Assassin's Creed 2. Ale to ja. Co jeżeli chodzi o resztę graczy? Czy da się w ogóle sprofilować grę pod wszystkich? Myślę, że warto skorzystać tu z najnowszych zdobyczy technologii, czyli spytajmy czatu GPT i potem zobaczymy, jak Mirage pasuje do gry idealnej według AI. Mój drogi czacie GPT, proszę wymień mi 5 największych zalet serii Assassin's Creed. Cieszę się, że tu jestem. Dziękuję za zaproszenie. Seria gier Assassin's Creed cieszy się ogromną popularnością dzięki wielu zaletom. Oto 5 z nich. Bogata fabuła i historia. Assassin's Creed oferuje głęboką i rozbudowaną fabułę, łączącą elementy science fiction z historią. Gracze przemierzają różne epoki, odkrywając tajemnice i spiski, co tworzy intrygujący kontekst dla rozgrywki. Dobra, to mamy. Fabuła Assassin's Creed Mirage skupia się wokół postaci Basima, którego mogliśmy już poznać w Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy świadkami jego dołączenia do bractwa oraz tego, jak pnie się po kolejnych szczeblach kariery pana asasyna. Czy jest to coś oryginalnego? Absolutnie nie. Ubisoft obiecał powrót do korzeni i fabuła początkowo bardzo pokrywa się z pierwszymi odsłonami. Podobnie jak w jedynce czy też dwójce, odblokowujemy nowe poziomy, nowe narzędzia, nowe regiony, znaczy możemy wejść do nich wcześniej, jednak gra bardzo bezpośrednio mówi, na jakim poziomie trudności powinniśmy tam być. Jeżeli chodzi o samą linię fabularną, to jest ona poprawna. Zaczyna się dość wybuchowo, zaraz po przejściu przyspieszonego szkolenia asasyna zostajemy natychmiastowo wysłani do przepięknego Bagdadu, gdzie rozwiązujemy kolejne intrygi, używając do tego, myślę, całkiem ciekawego systemu spraw. Zamiast standardowego dzienniczka z zadaniami mamy sieć powiązań. Każda sprawa jest ze sobą mniej lub więcej powiązana i możemy odkrywać jej kolejne odnogi w dowolnej kolejności. A sprawy te będziemy rozpracowywać w biurze asasynów, które powracają z pierwszej części. No i kurczę, zrobiło mi się naprawdę miło, jak je zobaczyłem. Sam gameplay też jest rozwinięty. Łamanie prawa będzie odblokowywało kolejne poziomy systemu rozgłosu, aż w końcu pogoń za nami zostanie wysłana elitarna jednostka. Aby naszą reputację poprawić, możemy zrywać plakaty lub posmarować komu trzeba. Tutaj więc Mirage dostaje jeden punkt. Czacie, możesz kontynuować? Realistyczny świat i historyczne otoczenie. Twórcy serii dokładają starań, aby odwzorować historyczne otoczenie w jak najbardziej wierny sposób. Światy takie jak starożytny Rzym, renesansowe Włochy czy starożytny Egipt są szczegółowo odtworzone, co sprawia, że gra stanowi wirtualną podróż przez czas i przestrzeń. I to też mamy. Jak wspomniałem wcześniej, w Mirage trafiamy do Bagdadu w IX wieku. Jeszcze przed premierą gry z wypiekami na twarzy oglądałem kolejne zapowiedzi, bo miasto to prezentowało się naprawdę przepięknie. A jak jest we właściwej grze? Dobra, zacznijmy od wyglądu. Miasto jest po prostu przeurocze. Za dnia barwy piasku i zieleni roślin mieszają się z bardzo wykwintnymi pałacami i wystawami sklepikarzy. Ubisoft odrobił lekcję i zadbał o to, żeby gra była kolorowa, jednocześnie zachowując swój własny klimat. Nawet wrogowie w bardzo wyrazisty sposób wyróżniają się na tle świata i po prostu bardzo łatwo się zorientować w terenie. Ale to nie wszystko. Podczas naszych spacerów po Bagdadzie z każdego kąta będziemy mogli usłyszeć też adhan, czyli muzułmańskie wezwanie do modlitwy. Dodaje to niesamowitego realizmu. Co prawda czat o tym nie wspomniał, ale ja muszę. Wizji świata dopełnia piękna muzyka. I serio, można tej serii nienawidzić, ale trzeba przyznać, że muzyka tu zawsze jest na medal. Tym razem odpowiadał za nią Brendan Angelides i ja już dodałem ją do swojej playki.
czacie, leć dalej. Innowacyjna mechanika parkour i walki. Assassin's Creed wprowadził innowacyjną mechanikę parkour, pozwalającą graczom płynnie poruszać się po otoczeniu, wspinając się na budynki, skakając między przeszkodami itp. System walki, oparty na kontrataku, również zdobył uznanie za płynność i dynamikę. No i dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnej cechy, jaką by gracze chcieli z powrotem. Assassin's Creed równa się parkour, a twórcy przecież obiecali powrót do korzeni. To jest ten parkour, czy go nie ma? No, jest, ale jest cholernie sztywny. I tak jak kocham serię Assassin's Creed, to nie mogłem wyzbyć się wrażenia, że gram w Valhalla. Nie chodzi tu o sterowanie, ale raczej o wagę samej postaci. Bazim jest po prostu strasznym czołgiem i dziwne, że twórcy nie zdecydowali się jakoś bardziej tego uchwycić. Może to też być wina DNA produkcji. O ile początkowo na papierze był to dodatek do Valhalla, to Mirage trzeba traktować jako oddzielny produkt. Nie można było tego skopiować z Unity albo lepiej Odyssey, gdzie postać naprawdę czuła się lekka i wspinanie się też takie było. No, biegać można, ale czy jest to jakieś super przyjemne? No, trochę brakuje. Do tego Bazim lubił mi się czasami zaciąć na ścianie albo na jakiejś niewidocznej kolizji. No, tu klip mówi sam za siebie. Dalej walka. Walka to niestety potężny regres od Valhalla. Tam ciachanie kolejnych bandziorów i templariuszy to była istna przyjemność. Nie wspominając już o odłączeniu kończyn od ów bandziorów. Tutaj przeciwnicy zostali zamienieni w kamienne posągi, bo nasze ataki nic im nie robią. Nie ma tu staggera, więc cały combat loop opiera się na parowaniu, bo wtedy w większości przypadków kończy się to na jednego hita. Gra ewidentnie zniechęca nas do krzyżowania mieczy, ale z drugiej strony czasami nas do tego zmusza w zadaniach fabularnych. No i jest jeszcze jeden problem. AI jest głupie jak but. Serio, czasami podczas skradania potrafią wypatrzyć cię z kilometra i natychmiastowo podnieść alarm, a innym razem nie zauważą nawet, jak pozbędziemy się jednego koleżki tuż obok ich nosa. I po zobaczeniu takiej akcji, wrócą do leżenia brzuchem do góry. O? Ale spełnia to swoje zadanie, bo walczyć się po prostu nie chce. Daję tu pół punkta. Czacie, co jeszcze? Zróżnicowane postacie i umiejętności. Każda gra z serii prezentuje unikalnych bohaterów z różnymi umiejętnościami i stylem walki. Gracze mogą rozwijać postacie, zdobywać nowe umiejętności i dostosowywać je do swojego stylu gry. No, tutaj tego nie ma. Mamy jedno drzewko umiejętności, ograniczoną ilość narzędzi do odblokowania, a sam ekwipunek jest mocno ograniczony. Jasne, możemy zmienić armor czy typ miecza, ale różnice między nimi sprowadzają się do bonusów do konkretnego stylu gry, ale są one znikome. No tutaj też ewidentnie widać powrót do korzeni. Jeżeli o postacie chodzi, to w sumie nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Bo jedyną postacią, która naprawdę robi wrażenie, to sama Roshan, czyli mentorka Bazima. No i ten głos. You are here in body. But are you here in mind and soul? Is this a riddle? No, it is the difference between life and death. Reszta jest gdzieś w tle, ale niestety nie wyróżnia się na tyle, by móc je nazwać zróżnicowanymi. Duża skala i wolność wyboru. Gry z serii często oferują duże, otwarte światy do eksploracji, dając graczom dużą swobodę w podejmowaniu decyzji. Możliwość eksploracji, wykonywania misji pobocznych i odkrywania tajemnic przyczynia się do długotrwałego doświadczenia gry. To też jest, ale też w mniejszej skali. Bagdad to piękne miejsce, ale też całkiem tycie. Mapa Mirage liczy zaledwie 13 km². Dla porównania Origins liczył 80 km, a Valhalla 98. Mapa jest mniejsza, ale jest za to bardzo skondensowana i do kolejnych celów nie mamy aż za daleko.
Otwartość za to gra pokazuje podczas samych kontraktów. Tutaj, po wyznaczeniu celu, mamy dowolność, jak do tego podejść. Możemy przeskoczyć przez mury i skradać się do celu, lub użyć sztonów zdobywanych podczas gry do przekupienia kupca lub innego NPC-ta. Dla przykładu, przy pierwszym celu fabularnym możemy dogadać się z kupcem, odzyskać skrzynkę z przyprawami, dzięki temu ten wprowadzi nas w głąb chronionej przez multum strażników fortecy, dosłownie tuż pod nos naszego celu. Warto zaznaczyć, że opinie o poszczególnych częściach serii mogą się różnić, ale powyższe zalety są ogólnie uznawane za istotne dla sukcesu i popularności Assassin's Creed. Mój werdykt? Jeżeli kochacie worldbuilding Ubisoftu, nie zawiedziecie się. Jeżeli lubicie poprzednie Assassiny, poczujecie niedosyt, a jeżeli wolicie pierwsze Assassiny, to poczujecie się jak w domu. Jeżeli spodobał się Wam ten materiał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie w dół. A jeżeli chcecie więcej tego typu treści, zostawcie subskrypcję. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam, ChatGPT.